Już za tydzień dziadek Borsuk swe wyprawia urodziny. Więc Borsuczek, jego wnuczek, z niepewności cały siny, szuka w głowie przez dnie całe inspiracji i pomysłów. Co na prezent dać dziadkowi? Wręcz odchodzi już od zmysłów. Ma wrażenie, iż przez lata podarował mu już wszystko. Słoje z dżemem malinowym, z których dżemik szybko zniknął. Były kwiatki i laurki i obrazki kolorowe i ludziki z szyszek piękne, muszelkami ozdobione. Dziś po pomoc do tygryska biegnie, chcąc zapytać druha, jaki prezent przygotować, by ucieszyć dziadzia Borsuka. Nasz tygrysek, zawsze miły, do pomocy chętny, skory, nie czekając, szybko pyta. Co twój dziadek lubi robić? A Borsuczek bardzo szczerze odpowiada, pełen werwy. Dziadziuś jeść uwielbia wielce, pałaszuje coś bez przerwy. Lubi także czytać książki, czasem łowi wielkie ryby. Jeździ świetnie na rowerze i uwielbia zbierać grzyby. Ale jednak bez wątpienia wszystko to przebija znacznie jego miłość do jedzenia. Lubi podjeść i to smacznie. I dlatego zawsze obok ma przekąski bardzo zdrowe. I przy każdej wolnej chwili wciąż łakomie sięga po nie. Gdy usłyszał to tygrysek, wpadł na koncept bardzo szybko. Zróbmy chrupki całkiem nowe. Z dedykacją od tygryska. Tak, by każda babcia, dziadek mogli chrupać je ze smakiem sami albo z wnuczętami. Takim tygrys był bystrzakiem. Wymyślimy świetne smaki. Paprykowy i serowy. A na koniec oryginalny karmel będzie, lecz solony. A ponieważ te przysmaki to prawdziwe będzie złoto, to nazwiemy je po prostu Gold Tygryski. Taki oto prezent zacny przygotował i na co dzień, i od święta dla seniorów nasz zwierz sprytny. Kto spróbuje, zapamięta, że ten prezent bardzo szybko znajdzie wielu amatorów. Bez glutenu, konserwantów będzie znikać wnet ze stołów. Więc do pracy się zabrali tygrys oraz borsuk mały. Wzbogacili skład błonnikiem, konserwantów nie dodali. Bez oleju palmowego ani smaku polepszaczy. Wyszły chrupki palce lizać. Niech je dziadzio już zobaczy. Będzie taki przeszczęśliwy, mój najlepszy dziadzio świata. A ja powiem, to dla ciebie. Chrup i żyj nam długie lata. Niech na zdrowie chrupie dziadzio, bo on tak, jak i wy wiecie, że tygryski chrupią bardziej i to najbardziej na świecie.